Te historie są żenujące. Jedna rzecz o Neymarze jest pewna. Nie chodzi wcale o kontuzje, które zawsze przypadały, kiedy jego siostra ma urodziny. Neymar posiada fantastyczne umiejętności, które co tydzień demonstruje w trakcie meczów. Właśnie przez jego umiejętności szansa, że zostanie sfaulowany, jest bardzo wysoka. Przez to Brazylijczyk musiał się zaprzyjaźnić z murawą podczas meczów, bo jest jednym z najczęściej faulowanych piłkarzy na świecie. Neymar jest głównym celem boiskowych rzeźników i dlatego często musi leżeć na boisku. Natomiast nieraz Neymar daje nam lepsze sceny niż te, które grał w La Casa de Papel. Ale właśnie ta scena wyszła mu fenomenalnie. Przenieśmy się do 2018 roku, więc do Mistrzostw Świata w Rosji. Brazylia wtedy podejmowała Meksyk. Oczywiście nie mogło być inaczej. Neymar stał się w trakcie tamtego meczu celem numer 1, który musiał zostać wyeliminowany. Przez to spotkanie Brazylijczyk był bliski wskoczenia na podium najczęściej faulowanych piłkarzy w historii mundialu. W trakcie meczu z Meksykiem Neymar chciał grać obrońcę na lewym skrzydle i zrobił to. Dobrze udawał, musicie przyznać. Nikt nie kupił jego bajeczki, a Neymar dostał żółtą kartkę za symulowanie. Ale ta żenada nie skończyła się wraz z tym meczem. Przez to, co się stało w trakcie mundialu w 2018 roku, powstało wiele filmików pokazujących, jakim nurkiem jest Brazylijczyk. Patrzcie na to. Neymar! My się śmiejemy, a Neymar pewnie przez to nie spał w nocy. Dobra, to widzieliśmy piłkarza, który często ląduje na murawie. Ale czy widziałeś zawodnika, który chce zrobić kupy w trakcie meczu? Przenieśmy się teraz do 2021 roku. Tottenham podejmował wtedy Chelsea w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. Minęła 75. minuta gry i Eric Dier powiedział pas. Fizjologia była okrutna. Anglik musiał szybko pobiec do szatni w trakcie meczu. I to dokładnie wtedy, kiedy Chelsea miało bardzo groźną sytuację pod bramką Spurs. Żadna kamera nie pokazała Diera schodzącego z boiska, ale koledzy z defensywy zauważyli, że kogoś im tu brakuje. I oczywiście chodziło o Erika. Oprócz tego, że Anglika złapała biegunka, to dodatkowo Jose Mourinho poszedł po niego do szatni. Nice. Efekt Mourinho zadziałał, bo chwilę później zobaczyliśmy Erika Diera wybiegającego z szatni na murawę. Może The Special One ściągnął go siłą z łazienki, ale jedno jest pewne. Na pewno Dier nie umył rąk przez ten pośpiech. But yeah, there was just nothing I could do about it, so when you gotta go, you gotta go, right? When you gotta go, you gotta go. Ale nie jest to najbardziej żenujący moment, który zobaczysz w tym filmie. To, co zrobił kolejny gracz, ośmieszyło nie tylko piłkarza, ale także cały klub. Przenieśmy się do 2014 roku. Liverpool był bliski, żeby po 24 latach zdobyć ponownie Mistrzostwo Anglii. The Reds byli wtedy nie do zatrzymania. Mieli serię 16 meczów z rzędu, w których byli niepokonani. Wtedy przyszedł najważniejszy mecz całego sezonu. Liverpool podejmował Chelsea. Wszystko wyglądało idealnie dla The Reds. Wszystko do tego momentu, w którym Steven Gerrard zrobił to. Anglik stracił na chwilę koncentrację, a Demba Ba wykorzystał okazję. Piłkarze Liverpoolu byli zrujnowani psychicznie po tym zagraniu. Przeszła druga część spotkania i nowa dawka motywacji dla Gerrarda i spółki na powrót do meczu, ale to było bez sensu. William ustalił wynik spotkania na 2-0 dla Chelsea i marzenia o tytule odpłynęły. Do dziś Steven Gerrard, mówiąc o tamtej sytuacji, czuje się fatalnie. Słabo czuł się też Cristiano Ronaldo. To było jedno z najbardziej żenujących rzeczy w historii piłki. I dodatkowo na pewno Ronaldo ma koszmary przez to, co się stało. Jak się okazuje, piłkarze nie tylko są poniżani w trakcie meczów. Wracamy teraz do 2017 roku. Nastąpiła wtedy oficjalna zmiana nazwy portu lotniczego na Maderze na lotnisko imienia Cristiano Ronaldo. Oczywiście wszystko przez to, że CR7 urodził się na Maderze. Ale zmiana nazwy nie była wystarczająca. Władze przekazały rzeźbę głowy Cristiano, która została mu przedstawiona. Wyglądała pięknie, prawda? Oczywiście żartuję. Ta rzeźba wyglądała jak karykatura Portugalczyka. Spowodowała ona falę śmiechu na całym świecie, która przerodziła się w rozczarowanie. Ronaldo nie mógł uwierzyć, że może być podobny do tej rzeźby. Natomiast dla Zlatana jedna sytuacja stała się pikantna. Wracamy teraz do 2013 roku. Wtedy Zlatan i jego PSG grał mecz przeciwko Nicei. Paryżanie mieli wtedy serię 3 zwycięstw z rzędu. Gracze Nicei wiedzieli, że chcąc zatrzymać Zlatana, muszą wejść mu do głowy. Ale już po 10 minutach gry ich plan poszedł na marne. PSG strzeliło gola, a sam Zlatan demolował obronę rywali, więc kiedy pierwsza połowa zbliżała się do końca, Renato Sivelli chciał wybić z uderzenia Szweda. Ibra sfaulował jego kolegę i Argentyńczyk wkroczył do akcji. Wyobraź sobie, że pocałowałeś Zlatana, gdy obserwują was miliony kibiców i do tego dostałeś kosza. Natomiast Gary Lineker przez to, co zrobił, zasmrodził całe boisko. Przenosimy się teraz do 1990 roku. Gary grał jeden z najważniejszych meczów w swojej karierze. Wtedy Anglia podejmowała Irlandię w ramach fazy grupowej Mistrzostw Świata. Jeśli znacie Linekera, to on sam nienawidzi mieć gównianych spotkań, ale niestety w trakcie tego spotkania sprawy zaczęły się komplikować. Oczywiście wszyscy znamy ten stan. Dużo nerwów, przez które nie możemy pokazać pełni umiejętności w trakcie meczu. Z pewnością Anglik żałował, że zjadł coś ciężkiego poprzedniej nocy. Jego brzuch był bliski, żeby eksplodować. Mimo wszystko Gary strzelił gola w 9 minucie spotkania. W trakcie kolejnych 61 minut gry wszyscy na boisku musieli wąchać smród Linekera. Wtedy Anglik zerwał się do piłki i upadł na ziemię i po prostu popuścił. Popatrzcie na to, że Gary podtarł się ręką i grał dalej jak gdyby nigdy nic. A teraz żenująca historia obecnego gracza Pogoni Szczecin, Leonardo Koutrisa, po której potrzebował karetki. Wracamy teraz do 2015 roku. W trakcie spotkania pomiędzy Ergotelis i Al-Larisa emocje sięgały zenitu. Obie drużyny gryzły trawę. Kiedy Leonardo i jego Ergotelis utrzymywało jednobramkową przewagę, przyszła 66 minuta, kiedy Koutris zabrał się z piłką i chciał minąć rywala. A wtedy stało się to. Potrzebował noszy, bo nie dał rady zejść z boiska. Ale patrzcie, co stanie się teraz. Żenada. Zamiast delikatnie ułożyć go na noszę, to medycy po prostu rzucili nim jak kilogramem ziemniaków, a potem 3 razy go upuścili. Ciekawe, czy te upadki nie spowodowały innych kontuzji. Na koniec moment, przez który Fahad Kalfan dosłownie przestał grać w piłkę. Wracamy teraz do 2010 roku. W tamtym czasie trwały Asian Games. Fahad był wtedy 18-letnim Katarczykiem, który uchodził za wielki talent. Przyszło spotkanie fazy play-off pomiędzy Katarem a Uzbekistanem. Fahad chciał zrobić dobre pierwsze wrażenie. Był to jego zaledwie drugi mecz w kadrze narodowej. Mecz był wyrównany i przyszła 90. minuta gry. Fahad stanął przed szansą bardzo łatwego trafienia. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Katar przez to pudło odpadł z turnieju, bo Uzbekistan strzelił gola w dogrywce. Co było gorsze dla Fahada, ten moment stał się światowym viralem. Przez to piłkarz już nigdy więcej nie zagrał w barwach narodowych i jego licznik zakończył się na 2 występach. Subuj mój kanał Czar Futbolu i kliknij, żeby obejrzeć kolejny materiał. Na pewno nie pożałujesz.